Stowarzyszenie Lotników Polskich Skrzydło Warszawa zaprasza na obchody 60. rocznicy swego założenia. W niedzielę 17 października o godzinie 11 odprawiona zostanie msza święta w kościele świętego Stanisława Kostki przy Denison Avenue w Toronto, a po Eucharystii o godzinie 13 w siedzibie koła nr 20 SPK przy 206 Beverly Street będzie miał miejsce uroczysty bankiet. Informujemy Państwa, że jutro w niedzielę 17 października w godzinach od 9 do 16 w sali parafialnej kościoła świętego Kazimierza przy Roncesvalles Avenue w Toronto czynna będzie wystawa pod tytułem Jan Paweł II na monetach i medalach świata ze zbiorów panów Wiesława Grzesickiego i Janusza Machulca. Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto zaprasza do obejrzenia wystawy pod tytułem Współczesna architektura Warszawy w dniach od 18 do 24 października w Metro Hall przy 55 John Street. Uroczyste otwarcie ekspozycji zorganizowanej z okazji przypadającej w tym roku 20. rocznicy podpisania porozumienia o przyjaźni między Toronto i Warszawą odbędzie się we wtorek 19 października o godzinie 19. Polsko-kanadyjski klub żeglarski Biały Żagiel zaprasza członków i sympatyków na klubowe spotkanie w poniedziałek 18 października o godzinie 19.30 w sali gminy pierwszej Związku Narodowego Polskiego przy 71 Judson Street w Toronto. W żeglarskiej kawiarence będzie można posłuchać ilustrowanych filmami i zdjęciami opowieści żeglarskich z tegorocznych rejsów. Omówione też zostaną wyniki sezonu żeglarskiego na jeziorze Ontario. Klub Miłośników Książki zaprasza na spotkanie na temat twórczości Eustacha Gorylskiego, autora książek Człowiek w cieniu, Warunek, Wyspa i Po śniadaniu. W poniedziałek 18 października o godzinie 19 w bibliotece Runnymede przy 2178 Bloor Street West w pobliżu skrzyżowania z Runnymede Road. Szczep Podhale Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada zaprasza całą rodzinę harcerską, byłych harcerzy Podhala, bratnie Szczepy oraz wszystkich, którym harcerstwo jest bliskie sercu, na uroczysty bankiet z okazji 50-lecia Szczepu. Złoty bankiet Podhala odbędzie się w sobotę 23 października w sali bankietowej Kościoła Chrystusa Króla. Botum Theater, dawny teatr Poczekalnia, zaprasza na program kabaretowy pod tytułem I co nam z tego wyjdzie w sobotę 23 października o godzinie 18.30 oraz w niedzielę 24 października o godzinie 14 w sali parafialnej Kościoła Świętej Jadwigi przy 411 Olive Avenue w Oszawie. Wstęp wolny. Z okazji pierwszej rocznicy założenia Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Polskiego Pochodzenia zaprasza na spotkanie w sobotę 23 października w godzinach od 7 do 11 wieczorem w Trias Gallery przy 80 Spadina Avenue Suite 403 w Toronto. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa prac polonijnych artystów oraz muzyka w wykonaniu gitarzysty Bartka M. Rewelacyjna gala tenorów. 23 października w Living Arts Center wystąpią najlepsi soliści z Polski, Litwy, Ukrainy i Kanady oraz primadonna polskiej operetki Małgorzata Długosz. W programie koncertu światowe przeboje tenorowe, a gra Celebrity Symphony Orchestra, maestro Andrzeja Rozbickiego. Bilety 905 306 6000 Pegas Polimex Husarz oraz poprzez stronę internetową www.rozbicki.com. Fundacja Władysława Reymonta informuje, że aplikacje stypendialne są dostępne na stronie internetowej fundacji. Termin składania aplikacji upływa 22 października, a uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 28 listopada w siedzibie Grupy Pierwszej Związku Polaków w Kanadzie w Toronto. Działające przy kole nr 20 SPK koło Pani Nadzieja zaprasza na bankiet charytatywny Być kroplą w morzu potrzeb w sobotę 30 października o godzinie 15 w domu SPK przy 206 Beverly Street. Organizując bankiet, z którego dochód przeznaczony zostanie na dom spokojnej starości Copernicus Lodge, panie z koła Nadzieja pragną wesprzeć działania ułatwiające seniorom przeżywanie jesieni życia. W cenie biletu $40 obiad z winem i deserem. W programie artystycznym wystąpią Teresa Klimuszko, Wacław Bielawa, Jan Kornel i Joanna Drożdżal. Polonia Promotion Group zaprasza na jubileuszowy koncert Tadeusza Drozdy pod tytułem 40-lecie w kabarecie. Satyryk Legenda wystąpi w piątek 5 listopada o godzinie 20 i w niedzielę 7 listopada o godzinie 18 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Bilety w firmach Pegas, Polimex na Plazie Wisła i na ulicy Roncesvalles oraz w Centrum.
Stowarzyszenie Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza na swój doroczny, już 53. bal charytatywny pod tytułem The Heritage Ball w sobotę 6 listopada w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississauga. Koktajl o godzinie 6, kolacja o godzinie 7.30 wieczorem. Do tańca gra zespół A Village Sound. W cenie biletu $100 wszystko wliczone. Dochód z balu przeznaczony zostanie na potrzeby Centrum Kultury. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się z Państwem, życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.